coś, na co czekamy tyle, tyle lat. Jeśli nie masz końców na paczki, wbijaj na fifashop.eu. Możesz zapłacić SMS-em, przelewem, paysafe cardem. Wszystkim. Link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Okej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, jak długo nie widzieliśmy tego trybu, to jest masakra. Cały miesiąc minął od ostatniego czasu, kiedy zagraliśmy sobie drafta. I żeby pokazać wam, jak dawno nie graliśmy drafta, to kiedy wystawiałem Klasena, sprzedałem go za 800 monet, a teraz chodzi po co najmniej 2000 końców, więc powiem wam, troszkę się zapuściliśmy z tym draftem, trzeba przyznać. Także z racji, że wracamy, możesz teraz zostawić łapkę w górę. No oczywiście, suba, że jesteś nowy na moim kanale. Czyścimy całą listę, mamy całe 63 tysiące końców i są naprawdę bardzo fajne karty do trafienia, także powiem wam, myślę, że nie ma co przedłużać i możemy startować z dzisiejszym draftem. Miejmy nadzieję, że trafimy jakieś fajne karty, które można zagrać. Mamy strasznie nędzne formacje, chciałem być szczery. Nie wiem, którą zagrać i wezmę chyba 4-1-2-1-2, bo są skrzydła. Jest dwóch napastników, także miejmy nadzieję, że będzie coś bardzo ciekawego. Maradona Prime! Takie nas! O mój Boże! No nie, no tu musi być Maradona, tu po prostu musi być Maradona. Messi i Maradona obok siebie, to jest ciekawe zjawisko. Znaczy prawie obok siebie oczywiście, ale Maradona. Mimo wszystko, wiem, że w każdej chwili jeszcze możemy Messiego trafić, ale jak jest Maradona, to jednak no trzeba tego Maradona zabrać. Dobra, weźmy sobie Embolo, tak, to był Embolo oczywiście. Może jakiś Lewandowski do zgrania? Nie, ale jest, proszę bardzo, Lewandowski i Griezmann. Raczej nie trafił już jakiegoś informa Griezmana, więc weźmiemy sobie Griezmana. A co? Niech będzie obok Embolo. Na lewą pomoc powędruje w takim razie Bruma. Okej, okay, bardzo fajna karta, będzie zgranie z Embolo. Okej, okay, lewa obrona, może jakiś Team of the Year Marcelo albo coś? Nie, jest... Brawa obrona, co my dalej? Może jakiś inform, coś? Jest Walencja, o, znaczy z jednej strony spoko, ale no dobra, będziemy potrzebowali jakiegoś Bajego albo Smolinga, albo Van Dijk. I co wezmę sobie? Wezmę Van Dijka. Bardzo fajnie mi się nim grało, jego kartą świąteczną, więc miejmy nadzieję, że nie będzie robił żadnych problemów. Otamendi, wydaje mi się, że Otamendi to będzie dobry wybór. Dobra, jeszcze na bramkę De Gea i będę spełniony, jest Czech. Jest De Gea, jeszcze ulepszona wersja, także wspaniale. Bardzo fajny draft, powiem wam szczerze. Oprócz może skrzydeł, to naprawdę mega fajnie ten draft się póki co komponuje. Co mamy dalej? Jest Neymar, proszę bardzo. Tylko problem jest taki, że Neymara, no nie mam jak połączyć. Oprócz oczywiście Maradona, nie mam jak go połączyć, więc no weźmiemy go, oczywiście weźmiemy, bo to jest w sumie Thief Neymar, o ile się nie mylę. I mamy dalej Thiago. O, ale moment, Fernandinho mi się tutaj przyda chyba, tak. Plus tu jest grania, bardzo ładnie. I na prawe skrzydło potrzebujemy, wydaje mi się, że kogoś z Premier League, Messi, albo nawet nie, Messi, żeby działał nie dość, że ładne zgranie z Maradoną. Co prawda minus jeden zgrania, ale ma tutaj silnik z Maradoną. Nice. Na razie jest stabilnie, powiem wam szczerze. Jest bardzo stabilnie. Potrzebny tylko będzie mi lepszy lewy pomocnik, ewentualnie lewa obrona. No i Dickmeier, on jest w sumie dobry, ale no dobra, weźmiemy sobie Dickmeiera. Może jakiś Alexis Sanchez albo Alaba na SP. Tylko problem jest taki, że znowu z nikim, no oprócz Brumy, to z nikim go nie połączę, więc troszkę szkoda, ale jest też Thomas Müller. Nie, no dobra, weźmiemy tego Alabę. W razie czego będzie najwyżej z ławki wchodził, no bo no nie widzę póki co innej możliwości. Dobra. Karta na napastniku jest Coutinho, jest Lukaku. Chociaż Lukaku, dobra, Lukaku nie wezmę, bo on mi się z nikim nie połączy. No teoretycznie Coutinho, no wydaje mi się, że Coutinho będzie najlepsza opcja, patrząc na to, że będzie miał silnik z Fernandinho i plus 8 do zgrania, to był dobry wybór. O, to Lisu ma stuart, a weźmiemy sobie, czemu nie, dobra. Polo troszkę nam przeszkadza z tym zgraniem, ale ogólnie powiem wam, bardzo fajny draft wyszedł, może nawet się uda z tego zrobić to zgranie, miejmy nadzieję. Okej, weźmiemy sobie pana Eusebio, 86 ratingu, 98 zgrania, bardzo fajne karty, jest Prime Maradona, jest Messi, jest Griezmann, także powiem wam, mega udany draft. Jeszcze na ławce będziemy mieli tutaj Neymara, ewentualnie jeszcze również Alabę oraz Tolisso. Startujemy z pierwszym meczem na dzisiaj. Pierwsze spotkanie przed nami i zmierzymy się, ale draft, o kurde, no to już, no to jest, to prawda troszkę mniej zgrania, ale jest Toty De Bruyne, jest Prime Ronaldinho, Toty Messi, Toty Bonucci, Inform De Gea, Inform Aguero, to jest sakra, to jest naprawdę mega dobry draft, jedynie ten Ake wygląda na takiego, którego można przejść, ale ogólnie to może być ciężko. Tinio, lewa noga, tam jest, co tu się stało? De Gea, Van Dijk, proszę wstań! Alonso i kolejny rożny, Boże, co tu się stało? Ja nie wiem. I karny Messi, pięknie walczony karny. To był spryt, to był tylko i wyłącznie spryt. Bonucci dał się złapać na ten świetny trik Messiego. I komu mogę dać karnego? Chyba Maradonie, wydaje mi się. Tak, Maradona. Gdzie uderzyć? W prawo może? Maradona, tak jest. Zastanawiałem się nad lewą stroną, tak jak bo zwykle strzelam w lewo, ale tym razem z racji, że Maradona jest na szczęście lewonożny, to poszedłem w prawo i to był dobry wybór. Wydaje mi się, że zmieni Coutinho i dam tutaj Neymara, a po prostu Alabę dam za Fernandinho, ponieważ Alaba jest. Chcę zobaczyć, jak Alaba gra na tym myśl, bo nie mam możliwości grania nim, więc znaczy mam możliwość. Gram na Elo, no ale no nie mogę położyć niestety Alaby na Elo z Alabą na SP. A szkoda, bo gdyby się dało, to byłoby oczywiście fajnie. Ale no, zobaczymy, jak sobie radę Alaba oraz Neymar w świeżo wprowadzeniu na boisko.
Gareth Bale, uderzenie B. Okej, także odpowiedź po 3 minutach, więc pograne. Świetnie, Valencia, dobry odbiór. Tu jest Maradona, tam, ale tam Messi biegnie. Embolo, ale, dobra, Messi. Nie. Kurde, czemu Neymar tak łatwo, Aguero zablokowany, nie, no czemu nikt nie. Tak, to był genialny pomysł, żeby dać Nainggolanowi strzelić tę bramkę. W ogóle nie naciskałem pressingu, żeby nikt go nie atakował. Boże, tu jest Maradona, uderzenie Maradona, poprzeczka, Griezmann. Jezus Maria, to było... Nawet nie ja uderzyłem, to komputer za mnie uderzył, ale ważne, że zmieścił tę piłkę w bramce. Antoine Griezmann, 2-2. Maradona, czy sobie da radę z tą obroną, tam ładnie wybiegł. Co za podanie, Griezmann! Ależ to kurwa zjebał! Nie wiem, nawet nie wiem, co ja zrobiłem, naprawdę. Chciałem zejść nim na lewą nogę, ale po prostu się coś mi się zawiesiło. Embolo, dobre podanie. Alaba, no czemu się nie przewrócisz? Alaba, przecież na 100% gdyby się przewrócił, by rzut karny, tak to oczywiście za wszelką cenę musiał się utrzymać. Nawet nie wiem po co, ale się utrzymał i przez to mam jeszcze kontratak. Gareth Bale, ależ podanie. Aguero ponad bramkę, na szczęście. Okej, Ronaldinho do Garetha Bale'a. Van Dijk się spóźnił. I 3-2, ja pierdzielę, masakra. Nie mogę upilnować tego Bale'a, no przecież to jest, co uderzy Bale, to po prostu leci w światło bramki. Dycha próbował, ale... A, Jezus Maria. Embolo, ładne zagranie do Maradona, tylko Maradona musi tu sobie dać rady. Dobrze, dobra, tam widzę, że zbiega Griezmann, zejdźmy sobie Tornado, ładnie. Dośrodkowanie, tak! Moment, Neymar. Uderz, teraz! No nie, De Gea. Jestem bardzo ciekaw statystyk. Mieliśmy 14 strzałów, 8 celnych i 2 bramki. No to jest troszkę kabarecik, no ale okej. Jezu, co? Gdzie jest co? Gdzieś ty wybiegł to Mendy? Nie, to jest RIP. To jest Ronaldinho, przecież to jest RIP. De Gea, kocham cię, ale to co zrobił teraz Otamendi to jest... jakieś nieporozumienie. Chodźmy, Alonso, co zrobił? Alonso, De Gea, Neymar, musisz! Jest, Boże, dosłownie bliźniacza akcja z bramki Griezmana, ale to co zrobił Alonso, naprawdę genialne zagranie. Trzeba mu oddać, że świetnie tam porobił obrońcę, no i nie wiem jak Neymar to zmieścił, ale De Gea również, to co obronił, genialna sprawa, ale Neymar, no już tyle szczęścia, to nie wiem ile miałem ostatnio. Dobra, 3-3. Nie. Messi zbyt chyba głęboko, Van Dijk jest 4-3, Van Dijk. Jaka to była akcja, muszę normalnie do no nawet nie trafię w kamerę, ale ważne, że trafił w bramkę, to jest najważniejsze. 4-3, w ostatniej minucie, no powiem wam szczerze, jeżeli wygramy to spotkanie, a na to się zapowiada, to powiem wam, że zasłużyliśmy, bo tyle ile było tych sytuacji, ile było strzałów, to naprawdę nie da się zliczyć. Świetne dośrodkowanie Messiego, dał sobie radę z tamą z obrońcą. Byłem pewien, że to złapie De Gea, ale Van Dijk genialnie przeskoczył Ake. Totalnie nie wiem, jak się go odmienia, ale ważne, że go przeskoczył. Mamy 4-3, teraz musimy utrzymać ten wynik. To jest zdecydowanie najważniejsze, a to jest dla mnie czasami mega trudna sprawa, więc... Koniec spotkania, w ostatniej minucie udało się wygrać, naprawdę mega emocjonujące spotkanie. GG dla mojego przeciwnika, bo serio, ciężko się grało. Znaczy, ciężko się grało dlatego, że nie miałem, że mi strzały nie wchodziły, to jest głównie jedna sprawa, ale no, było mega blisko. Van Dijk zawodnikiem meczu, zasłużenie. Przeciwnik do ćwierćfinału i czy może teraz będzie troszeczkę lżejszy skład? Skończę znowu i znowu Prime Ronaldinho. Na bramce jest Prime Jaszyn, który podobno jest mega słaby, to się okaże, czy jest mega słaby. Okej, na ataku jest też Totti Ronaldo, więc no, mogą być małe problemy, trzeba przyznać, ale powinniśmy sobie chyba dać radę. Lecimy. Embolo, ładne zagranie, musimy sobie dać radę. Ładnie, nawet nie trzeba robić żadnych trików. Embolo. Jak tam Griezmann biega? Leci, dobrze. Griezmann sam na sam. Ale no, o tym mówiłem, widzieliście, jak Jaszyn się źle ustawił. To było widać, jak on po prostu cofał się do tej bramki, kiedy Griezmann już praktycznie uderzał. Masakra. Ważne, że Griezmann strzelił tę bramkę. Mamy 1-0 w 8 minucie, ale to, co zrobił Jaszyn przy tej bramce, naprawdę. Nawet pokażę wam powtórkę, bo serio, to będzie widać. No, widzieliście przed chwilą, dosłownie cofał się do bramki, no faktycznie coś musi być z tą kartą, bo do Manu o tym mówił i teraz właśnie to widać, że no, coś z tym Jaszynem jest nie tak. Maradona, zagranie do Embolo, ładna wymiana piłek, Maradona może jakiś strzał z dystansu, Maradona, co za uderzenie, genialny lączo. Bez szans był Jaszyn, znaczy tak mi się wydaje, no bo nie patrzyłem na to, jak się ustawił, ale fenomenalne uderzenie Maradona na 2-0. Maradona wygrał główkę z Pogbą, co za mem, dobra, gramy dalej. To może być szansa na 3-0, ładnie tam wybiega Embolo. Embolo, czy to znowu będzie bramka? Ale zepsuł Embolo, Boże, to już, tu go nic nie usprawiedliwia tak naprawdę, bo miał czystą sytuację do uderzenia, no i po prostu zepsuł. Tymczasem, kurczę, Valencia za bardzo zbiegł do środka, przez co prawa strona w ogóle nie istnieje. Ronaldinho pędzi już w pole karne, Ronaldinho, ale Van Dijk nie da się przejechać, no i to była naprawdę genialna wymiana. Bark, no i no Van Dijk musiał to wygrać, no mimo wszystko, no nie aż taki silny nie jest.
czasem co za zagranie i o Jezu, ale teraz na nasze szczęście sędzia przerwał tę akcję, bo Messi będzie przecież sam na, a sędzia postanowił wykorzystać przywilej korzyści i po prostu odwizdać faul. O nie, to jest bramka, to jest Ronaldo. No kurde, ja pierdzielę, no przecież przez chwilę cieszyłem się, że nie będzie sam na sam, teraz kolejne sam na sam i Ronaldo strzela. To jest niesamowita sprawa. No dobra, trudno. O nie. Odgwizdał, Jezu, ale ten sędzia jest naprawdę strasznym chujem dla naszego przeciwnika, naprawdę, trzeba to po prostu oddać. No, nasz przeciwnik miał 13 strzałów celnych, mieliśmy 5 strzałów celne, więc troszeczkę przeważa ten nasz przeciwnik, trzeba przyznać, no ale my mieliśmy tak w poprzednim meczu, no i miejmy nadzieję, że po prostu wygramy to spotkanie, bo strasznie ciasno zaczyna się robić. Ojojojoj, pogubiłem się troszeczkę Modric i to jest 2-2. I 2-2, no nie ukrywam, że należało coś naszemu przeciwnikowi patrzeć z styki spotkania, ale mimo wszystko podałoby dowieść wygraną, no ale... Oj, ale teraz błąd, podwójny błąd, nie. Ja pierdzielę, przecież to jest fenomen. Kilka, Modric, nie. Poprzeczka, wybij. No. Naciskałem wybicie chyba z 15 tysięcy razy i nic. Nie, ale łatwo, Jezu mi porobił znowu to samo, Boże, no po prostu... O Jezu, to jest właśnie to, o czym mówię, no przecież Mertens po prostu urwał się totalnie znikąd, nikt go nie pokrył. 5-2, to jest masakra, to teraz zrobił Valencia, a w zasadzie czego nie zrobił, bo po prostu nie upilnował tego Mertensa, to jest tragedia. Dobra, błąd Yashina. Wydaje mi się, że bramka taka już tylko po to, żeby strzelić, no bo nie wiem, co mi przeciwnik miał teraz w głowie, po prostu podał mi piłkę. Tak więc niestety, moi drodzy, koniec, odpadamy w ćwierćfinale, naprawdę szkoda, no ale nie ukrywam, że po prostu przeciwnik był o wiele lepszy, no ciężko się z tym nie zgodzić, robił mnie jak chciał w drugiej połowie. Wygrywaliśmy co prawda 2-0, ale no co z tego, skoro ostatecznie wynik to jest 5-3 w plecy, embolodownikiem meczu, to jest dosyć ciekawa sprawa. Tak więc dostaliśmy dwie paczki za 5K i dużą złotą paczkę, także dosyć kiepskie paczki, no ale nie wiem, czego mam się spodziewać tak naprawdę za odpadnięcie w ćwierćfinale. Powiem wam, że trafiliśmy na strasznie ciężki przeciwnik. Tak naprawdę, bo w pierwszym meczu były problemy, w drugim to już totalnie byłem zmiażdżony. Nie był to mój dzień, trzeba to przyznać. Mamy świecącą kartę nawet, proszę bardzo. To będzie LP, to będzie Musonda, tak jest, Musonda. Bardzo dobry znajomy naszego Dembele oczywiście. Okej, no i ostatnia paczka na dzisiaj. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli ten film wam się spodobał. No i oczywiście stawcie suba, jeżeli jesteście nowi na moim kanale. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie. 1, 2...